Moi drodzy, moim kolejnym gościem i Państwa gościem jest Kasia Warnke. Dzień dobry. Brawo. Ja z tego miejsca muszę Tobie podziękować za to, jak wyciągnęłaś serce na dłoni. W moim kierunku, gdy się poznałyśmy u Patryka Wegi w jego, w jego biurze, bo dla mnie to był naprawdę stresujący moment, bo Patryk jest naprawdę wymagającą osobą, mhm. ale on na planie był zupełnie inny niż jak go spotkałam wtedy w domu, bo on mnie poprowadził za rękę. Ja mówię, że Patryk Wega mhm. jest moim aniołem, jeżeli chodzi o mój debiut aktorski, tak. i to ty jesteś tym aniołem i moim wzorem. Bo ja byłam ogromną fanką yy, przed tym, jak się spotkałyśmy na tych spotkaniach, na tych próbach mhm. i na planie, ale ty jesteś tak mocną gwiazdą, a jesteś taka ludzka, taka życzliwa, i ja tobie za to dziękuję, bo jesteś tak normalna, że aż yy, to jest niewiarygodne. Ty z takim doświadczeniem, yy, no, ty mi nauczyłaś bardzo wiele i pokazałaś mi i ten kunszt aktorski, ja to doceniam tak, że zejdę na ziemię zaraz i później chcę, abyś odegrał. Ja, ja chcę odegrać tą scenę, okay. ale dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to i nie mogło Ciebie zabraknąć w moim podcaście i chcę Ci wyrazić po prostu tym mój ogromny szacunek do Ciebie. Bardzo Ci dziękuję Jasiu, ale też pamiętaj, że spotkałyśmy się na planie po moich, po tym jak weszłam trochę w Twój świat i dla mnie to spotkanie też było istotne i dla mnie dużo więcej to znaczyło, że spotykam się z tobą po tym, jak trzy miesiące chodziłam na, znaczy, tak, uczyć na, się treningi. Walczyć, na, na treningi, co było wejściem dla mnie w kompletnie nowy świat, tylko teraz wiedziałam jak, czym to się je i jak to jest trudne i spotkałam mistrzynię, więc to samo w twoją stronę. No to dziękuję, dziękuję bardzo. Dobra, to miało być później, ale ja to zrobię. Y kto oglądał kobiety mafii ręka do góry kto nie oglądał kobiet mafii eee, do kina dwa? do kina, ale słuchajcie, jest tam scena w celi, gdzie Kasia po prostu leci freestyle i tam możecie zobaczyć, ja wam to zdradzę e, że ja już się uśmiecham bo ja nie mogłam, słuchajcie w, w filmie to jest wycięte i to trwa kilkanaście sekund, a Kasia to chyba grała przez dwie czy trzy minuty, ja nie żartuję to było takie flow że my wszyscy byliśmy w szoku ja najbardziej, bo to było jeszcze dźwięki Słuchajcie, sam Bruce Lee e, by się tego nie powstydził, także szacun. I tutaj ty pokazujesz taki dystans i to jest coś niesamowitego, że ty potrafisz zagrać, e, zagrać wszystko. A wracając do tego, jak się poznałyśmy, słuchajcie, mąż Kasi, Piotr, pisze do mnie przed walką w Burklinie w 2018 roku w marcu, bo dużo pisze do nas osób. No cześć Asia, czy yy, życzę tobie wszystkiego dobrego powodzenia w nadchodzącej no, walce, czy jest jeszcze możliwość zakupu biletów, bo ja bym przyjechał. Nie? I dużo ludzi pisze, mm -hmm. a później się nie pojawia. A ja mówię do Karola, do mojego menadżera, mówię, Karol, pisze Piotr Stramowski, fajnie, <laughs> mówię, chcę przylecieć na walkę. No, on mówi. No to co? Ogarnię byt, No tak, mm -hmm. ogarnię mówię. A wiesz, co ja myślę, że on nie przyleci. Ja napisałam do Piotra, czy już kazałam korolowi to ogarnąć, On wskoczył w samolot, na drugi dzień był już u mnie na sali <laughs> treningowej, dzień przed cięciem wagi. O. Mm -hmm. o, o no, pozdrowienia dla Dziękuję do, bardzo. Piotra. Ale to było coś niesamowitego I fajnie, mm -hmm. że nasza relacja wtedy się e, już zaczęła, bo wysyłałyśmy sobie pozdrowienia przez tak. e, Piotra. E, i, i, I finalnie mogliśmy razem spotkać się w kinie, w filmie. I to było chyba w ogóle niesamowite, że akurat w tym momencie te światy nasze się spięły, tak bo jest. ten film, w którym miałam udawać, czyli grać zawodniczkę MMA, tak. nie doszedł do skutku ostatecznie. I wtedy wspomniałam Patrykowi o tym, że mam takie. Małe umiejętności, ale dla mnie zupełnie nowe i oryginalne. I być może, Patryk, można to jakoś wykorzystać, wykorzystać w filmie. I wtedy się pojawiło Twoje nazwisko, wiadomo. No bo jesteś gwiazdą, jesteś osobą rozpoznawalną, no i, masz, no i mistrzynią. Więc dla mnie to było trochę takie, m, takie przeżycie. Y, znaczy na pewno chciałam ci pomóc, bo to jest jesteś, rozumiałam już jaki to jest wysiłek wchodzić w obcą Mega. przestrzeń. Jaki to jest stres. Chodzi I, o te wyjście ze strefy komfortu, tak. wchodzimy do zupełnie nowej. Okej, okay, ludzie mogą mnie opiniować, jak mm -hmm. ja grałam, mogą ciebie opiniować. O jejku, na gardy nie chcą, ale hello. Ty jesteś <laughs> aktorko, ja jestem sportowcem. Tak. I ludzie mogą oceniać, okej, okay, twój kunszt aktorski, mój udział w zawodach, ale tak, tak jakby. Trochę A to jest nowe pole. Nowe pole i powinni na to może nie przymykać oko, ale patrzeć trochę w innych, z, innej takich, z innej perspektywy. A... Tak, ale wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, wydaje mi się, że Patryk w ogóle pokazał na tej naszej próbie, bo najlepiej to widać w momencie, kiedy się pracuje z aktorem, to może mm. tego nie widać, bo to się dzieli między dwoje y, współpracujących, a jeżeli przychodzi ktoś, kto jest świeży i jest świeżak. świeżakiem właśnie. Jeszcze byliśmy w więzieniu, świeżak. Tak. No, to, no to wtedy widać, czy reżyser umie prowadzić aktora i rzeczywiście Oczywiście, Patryk się na tym zna i umie prowadzić no proces, i też pamiętam jego e, wrażenie, jakie na nim, znaczy jego refleksje, jak wyszłaś, e, naprawdę? Tak, był wow, bardzo zadowolony, bardzo podniesiony na duchu. I e, fajnie, że mieliśmy tę jedną próbę. I w tym zostałyśmy, że y, mam wrażenie, że po prostu super ci poszło, że złapaliście dobry kontakt z Patrykiem, i myśmy od razu złapały, bo chyba to, to jest też tak, że albo jest chemia między ludźmi, albo. Albo jej nie, nie ma, ma. I, to, i to tak jest. Jednego, hmm. Ja to zawsze mówię: jed, jedną osobę lubimy bardziej, drugą mniej, ale ty możesz tą osobę e, lubić jeszcze e, inaczej. I tak, hmm. tak, to, a tak, to jak to jakoś się spotkałyśmy w jakimś, nie wiem, w. Nie wiem jak to nazwać, w szczerości jakiejś, czyli... Takich czy... normalności. To chyba tak, jak jesteśmy <laughs> prostolinijne i jesteśmy trochę wprost. Tak. Myślę, że dla innych ludzi, którzy nie lubią wprost, może to być trochę trudne, no nie? Tak, ale to wiesz co, zawsze ten, ten temat się powtarza, że ludzie boją się ludzi szczerych i prostych, no a tak. mimo, mimo wszystko bardziej szanują właśnie tych ludzi prostych i szczerych. No tak, bo to jest chyba trudne. Zmierzenie się z prawdą jest trudne. I też y, to wyjście ze strefy komfortu, komfortu o, której, o której mówimy, też jest trudne, dlatego że się mierzysz ze sobą w nowych warunkach, które tak. nie są dla Ciebie wygodne. Mhm. A prawda, myślę, że jest zawsze dla nas trochę obca, no nie? Bo każdy żyje w jakiejś tam małej iluzji. Trochę tak sobie podkolorowujemy świat i nagle jak wychodzisz taka. Wydaje mi się, że się bezgaci, że po prostu nagle nie umiesz. Tak jest. I nagle widzisz, jak jesteś słaba. W, w, nawet nie w moich oczach, przecież, jak próbowałaś, mhm. bo od razu widziałam fajne rzeczy, iskierki i tak dalej, tylko w swoich oczach. Widziałam twój stres, że no to teraz w tej nowej dziedzinie zobaczymy, co ja potrafię i czy ja się sprawdzę, a jak się nie sprawdzę. I tu te pytania się zaczynają, i, te, i to mierzenie się. I też um, ja na przykład ze swojej strony mogę powiedzieć, że MMA to jest bardzo trudny sport. W ogóle tego nie widać, kiedy się to obserwuje. To znaczy, w ogóle trzy minuty w oktagonie to, to jest mm -hmm. cieknący podpociele i konfrontacja z, z, ze swoją prawdziwą kondycją. I jakby w ogóle tego nie widać na ringu. Tak się patrzy i. I myśli się sobie, no szybciej wyprowadzaj ten nie wciąż, nie na tak. szybciej jakoś tak efektem. Wspaniale, nie. że o tym mówisz, bo ja zawsze e, już wychodząc do walki, albo jak jest te media day na trzy dni mm -hmm. przed walką, ludzie mówią, to teraz najcięższe, dasz radę? A ja mówię, <laughs> wiecie co, to po angielsku fajnie tak the hard work is done so many mm -hmm. weeks before. Mm -hmm. I to się mówi, że ciężka praca jest tak naprawdę te, te wiele tygodni przed walką, tak. że, że ta walka już jest wisienką na topie. I fajnie, że to zauważasz, bo i fajnie, że E, o tym mówisz, bo ja chciałam o tym porozmawiać, o tym e, sukcesie, mhm. e, o tym komercyjnym sukcesie. Niektórzy uważają, że filmy Patryga, Patryka Wagi to tylko komercha, tak. ale tak naprawdę one otwierają e, tak naprawdę wiele możliwości, otwierają mhm. wiele drzwi. I to, o czym ja chcę powiedzieć, że e, nie wiem, czy się tym spotkałeś, czy ciebie ludzie tylko ocenili poprzez pryzmat e, kina e, Patryka, czy tak. nie, ale ja chciałam o tym powiedzieć, że. Mhm. Ty masz wiele lat doświadczenia, gry w teatrze, jesteś dramaturgiem, tak? Mm -hmm. Poprawnie to mówię, byłaś również reżyserem. To ty masz takie podwaliny i ludzie tego wcześniej nie zauważają, ale oczywiście, gdy jest, gdy jest te bum komercyjne, tak. to jest nagle, wow, a skąd ona jest? A zaraz mówią, o, wypromowana przez osobę X. Nie, to ty <noise> doprowadziłaś się do tego momentu. Mm -hmm. e ja chcę o tym pogadać, że tak jak w sporcie ty to zauważyłaś, bo właśnie, kolokwialnie mówiąc, liznęłaś tego, mm -hmm. wyszłaś ze strefy komfortu, spróbowałaś to, w czym ja na się odnajduję, tak, mm -hmm. i ja spróbowałam twojego, to ja mówię, szacun, jak ja ciebie widziałam biegającą z re reżyserki na plan do make-upowni, tu zmieniałaś strój, ty sama ogarniałaś, po prostu Anka, te, 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 te blizny, te dzioby, po prostu ja patrzę, wie. mówię, Boże, ta M dziewczyna multitasking. jest. Multitasking. Od... Tak. No i po prostu <laughs> bo to szacą, To nie jest tylko gra, że ty wychodzisz i jak w Hollywood podwożą takie ciebie jest golfowym. Nie? Takie jest mm -hmm. wyobrażenie. Ale ja chcę właśnie nawiązać do tego. Chcę porozmawiać o tej ciężkiej pracy, dedykacji, która jest na wiele, wiele lat mm -hmm. przed. O mnie ludzie usłyszeli dopiero w 2017 roku, jak. Zwy... Okej, okay, wcześniej już, ale takie boom było mm -hmm. właśnie, jak broniłam tytuł po raz y, bodajże piąty mm -hmm. z Jessica Andrasz było boom i później przegrałam walkę. Ale fajnie, bo ludzie zobaczyli po tej przegranej węzbie, mnie nie tylko kobietę sukcesu, ale normalnego człowieka, który uh -huh. może się potknąć, który może przegrać, uh -huh. który ma swoje słabości. I to było coś fajnego, ale faktycznie, gdy jest ten komercyjny sukces, gdy Amerykanie już krzyczą: mamy taką uh -huh. dziewczynę z Polski, uh -huh. bo ja jestem tu, ja mieszkam tu, ja tylko trenuję w Stanach, ale jestem uh -huh. tu z Polski, made in Poland. Uh -huh. e i ludzie tego często nie widzą. I to, to, to samo jest u, siebie, u ciebie. Czy jesteś bizneswoman, biznesmenem? Jest to samo. Ludzie nie widzą tej ciężkiej pracy. I powiedz mi o tym, jak ty sobie z tym poradziłaś? Czy czekałaś faktycznie na ten moment yy, komercji? Czy czekałaś na jakiś moment. I, nie, i... nie, nie, to wszystko było wymyślone, wiesz, bo ja y, miałam za sobą takie mniej więcej 15 lat takiej pracy codziennej w teatrze, y, pasjonującej i nagle to się. Ale przyznaj, że praca w teatrze jest cięższa niż praca na planie do filmu mm, pełnometrażowego. Jest inna. jest inna. I to wygląda tak, że w filmie jesteś bardziej samodzielna, musisz mhm. się sama przygotować, tak masz jest. kilka prób i tyle, a, w, a jeżeli chodzi o teatr, no to masz 3 miesiące albo i więcej. Zdarzyło mi się mieć dwa. Lata przygotowań do spektaklu, Każdy. tak jak z lupą y, pracowaliśmy, i po prostu to są y, bardzo żmudne. To jest fajna przygoda, to jest trochę takie. No ale dobra, nie masz dnia tak jak u mnie, że wiesz, przygotowujesz się wiele miesięcy, tak jak mówisz, y, że y, długie próby były, ale jakie jak ja kilka tygodni, to wszystko zależy od tego dnia, jak ja wstanę. A ty, A ty te, musisz grać emocjami. Też. O, właśnie, o tym. Też. to jest bardzo podobne. Więc, na przykład, nie wiem, coś się dzieje, y, piorujesz cię w kurzy no. i nagle si siadasz i masz Problem na głowie, i weź sobie z tym poradzić. Czasami raz Trudne. sobie poradzisz, a czasami mm. sobie nie poradzisz. To jest ta sama to walka. Widzi. To jest na tym poziomie nasze zawody są bardzo podobne. Mhm. Czyli to jest po prostu, no niestety, walczysz, czyli przygotowujesz spektakl albo przygotowujesz się do filmu i nagle jesteś na planie, przychodzisz na plan, coś się stało bardziej dramatycznego, bo są różne rzeczy, się dzieją przecież. Oczywiście. Jak, jak, to jest tylko że ka każdy z nas może tak. jest choroba, czy, czy po prostu masz bardzo zły dzień i, i wchodzisz. Na plan i czasami wygrywasz, czasami przegrasz, bo zdajesz sobie sprawę schodząc z planu, no, że to nie to tak. I już jest, już zostało. W teatrze jest trochę inaczej. Też się przeżywa wygraną, przegraną i to codziennie to jest bardzo stresujące, bo w filmie to przynajmniej masz nagrane jak się udało, to oglądasz sobie i ludzie to oglądają, i masz tę satysfakcję, i masz spokój, a w teatrze codziennie podchodzisz tak sam, znowu do tej samej walki, jakby się odtwarza. I to tak ucieka ci, te, tego nigdy nie da się zarejestrować mhm. do końca, no nie? Więc tutaj te nasze zawody są podobne, ale wracając do twojego pytania, tak. skończyłam, jakby było te 15 lat, nagle stało się, stała się taka pustka finansowa i w pracy po prostu nie dostałam propozycji. Pierwszy raz, odkąd skończyłam szkołę i stwierdziłam, no nie, muszę coś ze sobą zrobić, nie mogę być uzależniona mhm. od jednego teatru, jednego dyrektora Muszę się, muszę się zabezpieczyć. No i wpadłam na pomysł po jakimś czasie. A, jeszcze wyreżyserowałam właśnie ten swój spektakl. Tak I to była taka kropka na D, jeżeli chodzi o teatr. I później... Um, po prostu y, spotkałam się z menadżerką gwiazd, y, Gabrysią Piekarniak, z którą pracuję do dzisiaj i powiedziałam jej, cześć, jestem Kasia Warnke, chciałabym wejść Hello. do show biznesu, mam taki pomysł na siebie. Ona mówi, dobra, zacznijmy współpracę. I po prostu weszłyśmy. I wtedy było jeszcze gorzej niż teraz co mówić, że jest szuflada, że ja jestem y, z, y, aktorką y, tylko Patryka Wegi i tak jestem widziana, tylko wtedy było tak, że głupia baba z czerwonego dywanu, która tylko nosi sukienki i nic za nią nie stoi. I powiem ci, że ja mam, ja mam coś Dawaj takiego. wszystkich. Właśnie ja znajdę nie. te IP. Właśnie nie. Nie? nie. Stawić? Bawić się. Bawić, Bawić się po prostu wizerunkiem. Bawić się zjawiskiem <laughs> w ogóle. Mam takie podejście, że wchodzę... No, kto jest winny temu, że teatr jest niszową sprawą? Nikt. Po prostu przeciętnie człowiek, to nie jest jego wina i nie wszyscy muszą lubić teatr i Oczywiście. nie wszyscy chodzą, nie, nie wszyscy mają dostęp i nie wszyscy w ogóle, nie wszystkich to, mówiąc kolokwialnie, jara, nie? Po prostu. I każdy ma prawo do tego, co lubi. Wiadomo, że jak wchodzisz do show biznesu i mam wywiad z dziennikarzem z Pudla, który mógłby ze mną rozmawiać na jakiś fajniejszy temat, ale ma zadanie z, z platformy, że po prostu musi mnie zapytać o głupoty. No to ja gadam głupoty. No to Zrób, kto? Tak, tak Zrozumiesz, widz Ogląda mnie w tych głupotach. Widzi tak mnie, jest. że chodzę w sukience i myśli sobie głupia baba w sukience. na Ja znaczy, nie lubię tego podejścia, żeby kogoś ocenić, mówić głupia baba właśnie, Aha. ale tak jest, okej. Okay. I później e... Ja w ogóle nie lubię słowa głupia. To słowo głupia, głupi jest mhm. tak bardzo prostym słowem, tak. a jest bardzo obraziwym słowem. No wiesz? i właśnie może o to chodzi, że dobra, jestem celebrytką, zgadzam się na to, zgadzam się na to, że nic więcej o mnie nie wiedzą. A później się stało Są tak, wyszło. że wyszłam w film. No i zagrałam u Patryka We Wegi, no bo wcześniej zagrałam w Spirali, Aha. ale niewiele osób widziało ten film. Teraz można zobaczyć go na ne chyba Netflixie jeszcze, ale zagrałam właśnie w, w Botoksie i to była dramatyczna rola u Patryka Wegi. No i jest dziwko. Że ja umiem grać. No, ale I właśnie. jednocześnie wszedł, ach, śpi, kochanie, taki Dreszczowiec z, tak. z, z, w rolach głównych, między innymi z Hero, była bardzo fajna obsada, a tam grałam w Fanfatal. I zaczęło się takie zdziwienie i taki niepokój. I pamiętam, jak dziennikarze już mieli. Powód do tego, żeby przeprowadzać ze mną bardziej inteligentne wywiady, byli zdziwieni, że ja mam takie przygotowanie, że ze mną coś stoi, i powiem ci, że sprawiło mi to wielką przyjemność. Mm -hmm. Czyli cały czas patrzę na, na siebie jako na takie zjawisko, które się pojawia w różnych przestrzeniach, i jest y, to dla mnie ciekawe, jak ja buduję to i jak ja mam wpływ, i jak to jest odbierane. Tylko uważam, że na rzeczywistość nie ma się co obrażać. Po prostu. Trzeba na tyle, na ile to możliwe, się tym bawić i, i próbować narzucać swoje. David Lynch powiedział coś mhm. takiego, co zapamiętałam sobie to na całe życie, bo został zapytany co do młodych reżyserów. To z mojego podwórka, bo więcej po prostu znam, wiesz, swoich takich. Y z, z, z rzeczy, z, bo z twojego nie. <trych> Tylko byłam obserwatorką przez jakiś czas. Więc David Lynch powiedział do młodych twórców: nigdy nie wstydźcie się tego, co zrobiliście. Bo ten film, który może wydawać się dziwny, niezrozumiały, mhm. nietrafiony, to jest wasza droga do budowania własnego stylu. Czyli bez tego błędu nie jesteś w stanie zbudować swojego stylu, bo na przykład, jak o, oglądasz Dune które jest tak dziwacznym mhm. filmem, to już widzisz Davida Lynch'a z tych najlepszych filmów. Tylko jeszcze jest to magma, jeszcze to się nie układa w jakieś konkrety, jeszcze może tak nie działa. Chociaż są ludzie, którzy lubią Dune, ten film, ale po prostu jak... i to jest niesamowite, że bez, że ty się składasz ze wszystkich swoich, szczególnie porażek, tak zwanych porażek, bo to nie jest, może nie być porażka, to może być ważny, to jest krok. doświadczenie, ważny krok rozwojowy przede tak, wszystkim. że z tego się uczysz, bo co się dzieje kiedy człowiek ciągle wygrywa. No nie wiem, jest taki e, no. McGregor, nie? Jest taki <laughs> Już czuję, oni nie myślałaś o tych jego przegranych, ale nawiązuj. No, Wiesz, ja się mało znam, ale. Ale znasz się, no jak już... No to oglądałam jego walkę z tym, chyba Czeczenem, tak? Z Kabibem Nurmagodem. Nurmagomedow. Tak, tak. Powieś śmiesznie, bo w polskich mediach piszą Nurmia Gomedow albo coś takiego w to jest Nurmagomedow. No i teraz mamy takich dwóch, jeden taki kogucik, którego podziwialiśmy za fajny rwerki, zarobienie spektaklu, za show. show no. I wchodzi drugi chłopak, który Bardzo jest pokorny. pokorny, wyciszony, skoncentrowany i nie daje się na, nabierać na te gry. I po prostu i nagle są tak szokujące chwile na ringu i widać, jak tamta druga strona kompletnie nie wie, co się dzieje. Jakby jest. wypadły wszystkie narzędzia z ręki, nie? Jeszcze próbuje tam się śmiać, w ogóle robić te swoje... Gadać, te, tak, te, tak, podjudzać. Ten, I się nie udało. I co? Chodzi o to, że po prostu, jak ja sobie patrzę na takiego gościa, to sobie myślę, to jest niesamowity moment dla niego. Nie dla tego, co wygrywa. Też, oczywiście. Ale dla niego, który przegrywa, jest niesamowity moment. Bo w tym momencie um, odpadają mu rzeczy, które już Ogarniał, znał, tak. i znowu jest bezradny. I od tego momentu znowu może zacząć się uczyć, nie? I może Zrobić... zbudować coś nowego zrobić coś takiego, gdzie wobec takiego przeciwnika, wobec takiej kondycji będzie bardziej, uważni, bardziej uważny tak. i będzie mógł odpowiedzieć mu czymś y, y, takim, co sprawi, że on wygra. Że zaskoczy. Go. Że zaskoczy, że będzie uważniejszy, że nie będzie miał tylko: Ja zawsze wygrywam i to są moje narzędzia mm -hmm. i tak dalej. Często się mówi, że przegrana uczy więcej niż, niż mm -hmm. właśnie zwycięstwo, ale ja tak naprawdę dochodząc do pewnego takiego sukcesu e, sportowego, prywatnego, zainteresowania. Mm -hmm. Ja tak naprawdę doszłam do jakiegoś pułapu, a ja nie mogłam korzystać z życia. Ja w pewnym momencie byłam tylko taką maszynką i byłam tylko sportowcem. I ja walka za walką, będzie sukces, już w pracowałam oczywiście ciężko i pracuję nadal, ale to było, to było trochę takie zautomatyzowane już i faktycznie mi to dało więcej, bo ja w końcu zobaczyłam, człowieka w sobie zobaczyłaś. Kim jest Joanna Jędrzejczyk mm -hmm. i kim chce być Joanna Jędrzejczyk. Jak chce żyć. Jak chce żyć. I że świat się nie kręci tylko wokół wygranych i tego, to że... To było zaskakujące. Tak. Ciężka lekcja, ale bardzo mm -hmm. zaskakująca, Ale wiesz, czego ludzie nie mogli pojąć mm -hmm. po, po, po mojej przegranej? Tego, że ja, ja dostawałam wiadomości albo komentarze, po co się uśmiechałeś? przegrałaś walkę. Mówię, ludzie. Ale, Nie, ale ja jestem kobiet, to jestem człowiekiem, ja mam inne życie, ja mam wiele zainteresowań, e, ja, ja chcę robić wiele rzeczy. Sport, tak jak cię aktorstwo, okej, okay, my żyjemy tym 100%, ale to, to jest tylko część naszego życia. A ludzie często myślą, że. że to jest, powiem tak, ci, trudny wybór. Znaczy, ale też wiesz co, u was to jest mm -hmm. najgorsze. Ja rozmawiałam z Olgą Frycz, którą bardzo lubię i serdecznie pozdrawiam, mamy bardzo mm -hmm. bliską relację i ona, wiesz, się grała, grała w, 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 w polskiej dynastii i, i wiesz, mm -hmm. doszło tam do zdrady i ludzie na ulicy ją łapali, zatrzymywali, mm -hmm. wyzywali i to jest chore, jak ludzie żyją w przeświadczeniu, że wiesz, że to jest realne. Cudzymi emocjami ja, żyją, tak. wiesz. Miałam podobną sytuację przegranej walki, ten właśnie, bardzo długi spektakl, 7,5 godziny mm -hmm. u Krystiana Lupy. Oh, ja wchodziłam o w pół do pierwszej często w nocy na bardzo trudną scenę. Przygotowywałam się przez cały spektakl do niej. Byłam w ciszy, chodziłam samotna Aha. i tak dalej skupiałam się. I pewnego dnia rano wstałam, bo mieliśmy pięć spektakli pod rząd i rano wstałam i już płakałam. Rano. Że nie dam rady tego zrobić, wycisnąć z siebie. I e, jakoś się pocieszyłam, mój chłopak wtedy zabrał mnie do parku, były, było piękne światło, były kaczki i poczułam wtedy w tym parku, że już nie zagram tej sceny. Że nie wytrzymałam w sobie te, tego, napięcia. tego napięcia i potem już wszystko widziałam, że robiłam te same rzeczy, skupiałam się, ale nie udało się. No i wyszłam na scenę, zaczęłam mówić ten monolog i wyobraź sobie, że w pewnym momencie z widowni y, pada y, coś takiego, no weź już skończ. Ja, a ja, a ja po prostu pokornie w sobie pomyślałam, no nie, to jest prawda o tym, co się dzieje. Ja nie mam nic do powiedzenia dzisiaj na scenie. No i potem lupa wychodzi, co się stało, ja rozkładam ręce, i potem po, po spektaklu on podchodzi i mówi, no, no powiedz mi, co się stało, bo nigdy tak nie było, żeby było tak źle. Ja mówię, wiesz, byłam w parku, widziałam kaczki, życie było takie piękne. On mówi, nie wolno takich rzeczy robić. I to jest to. to jest, ale to jest to, to jest sama. to. I... <laughs> Kasz, ale wiesz co? I Wiesz co, ja zawsze mówię, bo o, tak jak ty powiedziałeś, twój sport ciężki, ale ja uważam, że nie ma złotej recepty na sukces, jak dyscyplina, ciężka praca, poświęcenie i chęć osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć. Tak, ale to jest strasznie ważne, co powiedziałaś. Jesteś jeszcze ty, jako człowiek, ze swoimi potrzebami. Czego ludzie nie widzą. A ja bym chciała właśnie, tak jak powiedziałeś o tych wywiadach, ja mam ten sam e, przypadek, ja bym chciała, żeby oni to zobaczyli. Mhm. żeby jo, Już nie słucham wywiadów, no bo coś tam. Ale e, przy, wyjdź z tego z tego zamkniętego środowiska i posłuchaj innego wywiadu ze mną. Uh -huh. Bo teraz na przykład ja bardzo szanuję dziennikarzy, którzy się pofatygują, przyjdą do mnie, przeprowadzą wywiad, tak. ale na podstawie tego wywiadu, dziennikarza, który się po uh -huh. pofatygował do mnie, powstanie 10 wywiadów. Coś wyciągnięte z kontekstu, tak. raz, dwa, trzy, dobudowanie zdań, to jest po prostu chore. Tak. chore. Ludzie budują takie nieprawdziwe, uh -huh. y, jakby nieprawdziwy punkt porządkują sobie świat tak. i chcą ciebie widzieć, jak ty miałaś być tą osobą, która zawsze wygrywa i ma takie, taką siłę w sobie, mhm. że po prostu mówi, ja wygram i wygrywa. Po tak prostu to, to już chcą ciebie tak widzieć. I nagle przegrałaś i nie pasujesz. I jesteś w negatywnym od razu Oczywiście. świetle i tak dalej. Bo im jest wygodniej myśleć o, so o tobie tak. A więc y, po prostu chyba naszym zadaniem i stąd fajnie, masz, że to poruszyłaś tak. Masz teraz moment, że możesz coś o sobie opowiedzieć i, i po prostu jak będziesz dążyła, to powoli to się będzie ja myślę sobie rozpuszczało. Że, że Wiesz co, pracujemy ja czuję od długiego po czasu, po że y, jestem w takiej w takim błogim okresie swojego życia, że kiedyś, ojej, muszę odpowiedzieć na telefon, na maila. Ja pracuję mhm. dużo na telefonie, ok, ale mhm. na maila, oddzwonić, zrobić wszystkim dobrze, a teraz mam tak błogo. Nie wyjdzie, nie wyjdzie. Wyjdzie, super, nie wyjdzie też dobrze, tak po prostu to ma być. To jest jedno życie. I to nie? jest jedno życie i ja naprawdę zwolniłam, ale tak naprawdę nabrałam... Y tak jakby prędkości, ponieważ chwytam się projektów, ale ja chwytam się projektów, które chcę robić. Właśnie mm -hmm. wychodzę z tej strefy komfortu i mnie to strasznie kręci. Cieszę się, że porozmawiałyśmy o tym, bo ja chcę pokazać ludziom, właśnie zawsze o tym mówię, że nie ma zawodów łatwych i trudnych. Mm -hmm. Każdy wymaga poświęcenia, a my jesteśmy warci tyle, ile od siebie damy. I możesz być dobrym, złym lekarzem, dobrym, złym aktorem, dobrym, złym sportowcem. To od Ciebie zależy, jak chcesz poprowadzić tą drogę, ale chcę pokazać ludziom, że to niekomercyjny sukces. Że to nie jest tylko sukces, bo ktoś powiedział, ona będzie kolejną gwiazdą. Są produkty w telewizji, zgodzę się z tym, ale to jest taki ułamek. Ale to jest ciężka praca i poświęcenie, mm -hmm. masa, masa dyscypliny, masa po prostu rezygnacji z samego siebie. Mm -hmm. y I to jest ta cienka granica, którą trzeba wyczuć, kiedy się zatracasz. Trzeba to zbalansować. Tak. A kiedy trzeba y i wtedy trzeba poświęcić sobie czas i dać sobie trochę miłości, bo tak naprawdę. Nie żyjesz dla, dla tego zewnętrznego sukcesu, tylko poczucia szczęścia chyba wewnętrznego. Koniec, kropka. Koniec, kropka. E, Kasia, trzecia część Kobiety Mafii. Bezpie. Widzisz mnie? Widzę cię tam. <laughs> Batman wraca. Krzysz. Dziękuję ci bardzo i Dzięki. doceniam to. Doceniam to. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo mi było miło. Dzięki.